usiądę tutaj, bo ja jeszcze jestem. Ja jeszcze jestem nie w pełni zdrowa. Nie wiem, czy ja w ogóle kiedyś byłam zdrowa. Ja się lekko zbliżę. Dzień dobry, synku. Znaczy dobry wieczór. Jak ci mija wieczór? Wiesz, jak zwykle, nie? Tak się zastanawiałam, powiem ci, nad pewnymi sprawami. Tak pomyślałam, że moglibyśmy sobie robić takie opowieści, skrypty. Takie wieczory, rodzinne wieczory. Zabrakło Zuzanny, ponieważ ma na sobie słuchawki i niestety nas nie słyszy, że ją wołaliśmy, ale to nic. Mamy swoje napoje, choć się stuknimy na zdróweczko i za spełnienie naszych marzeń, tak? Tych najfajniejszych, prawda? Czasem, wiesz co ci powiem, Daniel, ludzie mają takie schorzenie, takie w głowie im się tworzy, że mają coś takiego jak depresja. Słyszałeś o tym? Tak. Możesz coś powiedzieć na ten temat? Oj, tak. Ja żem sam przez to przechodził. Naprawdę miałeś depresję? Tak. Pod moim dachem ja o tym nie wiedziałam? No, też nie wiedziałam, nie. Jak ty o tym nie wiedziałam? Musisz mi o tym opowiedzieć. No, ale no po co was martwi, jakbym... No dobra, to czym się objawia depresja? Proszę bardzo. Nie no, to nie jest takie coś, co możesz przywołać albo coś, to jest... Nie, to jest takie coś... Po prostu przychodzi. Aha. Nie ma takiego... Jak śmierć, czyli ta z kosą, nie? No. Taki w kapturze, on puka i siema, co tam u ciebie? Mogę zagościć na chwilkę? I tak samo jest z depresją. Ona przychodzi, tam puka, nie? I mówi, yo, yo, mogę sobie posiedzieć, nie? No, no dobra, no i jak się wtedy czujesz? No ale wiesz, jak przychodzi do drzwi i puka i ty odmawiasz, to i tak woli, to wiesz. Naprawdę? No, tak. Bez tak po prostu nawet jak powiesz, że nie? Nie, dzisiaj mnie nie ma? A, jasne. No tak. Na przykład... To może być tak, że depresja ci może przyjść, co nie, i to wszystko. I może zostać przez dzień, może nawet tydzień, może miesiąc, może rok, może nawet kilka lat. Bo to nie jest takie coś, co możesz od tak po prostu zlikwidować. Naprawdę? No. Ludzie do mnie przychodzą i ja to od... Tak, likwiduję. No bić, a ja ciebie nie używałam. No nie używałeś mnie, bo nie chcesz mamy używać, prawda? Chciałeś po prostu to pokonać sam. Ja wiem. Chciałeś się nauczyć, jak z tym żyć, pokonać to samemu i potem móc to po prostu przekazywać ludziom, tak? Mniej więcej. Było tak, że jakby to powiedzieć, dwa razy wpadłem w takie coś. Co... No dobra, dobra, słucham. To pierwszy raz był kuźwa chyba... Prawie 2 lata temu to. Nie wiem. I tam... nawet w wieku 13 lat można mieć depresję. No, tak. No dobra, okej. Okay. No dobra, jest. Dobra. No i co się działo? Nie wiem jak to opisać, jakby to powiedzieć, ale na przykład pomyśl sobie, wyobraź sobie, kiedy to jest tak jakby. Jakby spływa w oceanie. I... FIFA się wystraszyła. No i wszyscy naokoło... chodź do pani. Wszyscy naokoło ciebie. No. No, opowiadam. No. Wszyscy naokoło ciebie. No. Pływają, nie unoszą się na powierzchnię wody i to wszystko. A ty toniesz. I nikt o tym nie wie. I wszyscy robią swoje, co nie? A ty toniesz głębiej i głębiej i nikt... I nikt cię nie ratuje, bo nikt sobie nie zdaje sprawy, że ty toniesz. No. Myślę, że się albo bawisz, albo po prostu... Bo jest tak. Ja to używałem, jakby to powiedzieć, jakby to mówić, maskę, nie? Każdy dzień, nie? Do szkoły, ze szkoły, uśmiech, nie? Najprostsza maska. Masz to po mnie! No.
No super, fajnie, dobra, dalej. No ale takie coś się może przydać w przyszłości. Tak, wszystko. Może, popieram, tak. No i... No ale czasami było tak, że koledzy... Wiesz, przewidzieli przez tą maskę, nie? Czyli widzieli, trochę cię znali na tyle, że gdzieś tam w pewnych momentach przepuszczałeś jednak to, co się działo pod spodem, no. Bo ja byłem tak, że... nie mogłem... W takim czasie nie mogłem... Mógłbym być na wokół na przykład przyjaciół albo coś. Mm-hmm. Nie, że tak kuźwa, że normalnie nie mogłem o nic, tylko po prostu jakby powiedzieć, że nie chciałem. No. Nie, bo miałem takie uczucie, kiedy byłem w tej depresji, że ja jeżeli będę dookoła ludzi, którzy są szczęśliwi to wszystko i zwrócą na mnie uwagę, to im się to może udzielić, tak? Tak, to właśnie ode mnie to się wszystko rozprzestrzeni, jakby Czyli... Nie chciałeś po prostu zarażać tą depresją, tylko chciałeś sobie sam z tym jakoś poradzić, tak? No. Dobra. No i było tak, że kilka razy bym poszedł do... jakby to powiedzieć... Ty pani psycholog, tak? No. No, fajna pani, tak. Fajna pani. I ona by tam mówiła o takich rzeczach, że... Jeżeli przejdziesz przez to pierwszy raz, tak, albo nawet raz, albo dwa razy, to na przyszłość będziesz wiedziała, jak się z tym poradzić. Mhm. I to szybciej zlikwidować, jakby to powiedzieć. Mhm. To mi, jakby to powiedzieć, byłem w takiej depresji przez chyba to było 3 albo 4 miesiące. To trochę dla mnie to było kurde kilka lat, nie? No tak, to wtedy to taki zachwiany chodziłeś, ciągle się wkurzałeś na wszystko. No. No właśnie, już tak nie robisz. Gdzieś ci minęło, fajnie, dobra. A może to nie, ale wiesz co, ale może to nie była depresja. Ale widzisz, to było po prostu, no dobra, słucham cię, przepraszam. No, mów. Ale też było, drugi raz mi się to przydarzyło. Niedługo temu. Kilka miesięcy temu, w tamtym roku. No, był taki moment, był taki okres, że płakałam przez ciebie. Ale potem mnie przytulałeś. Rano przez ciebie płakałam, a potem jak wracałeś ze szkoły, to mnie przepraszałeś i ja już cię bardzo kochałam. No, zresztą my cię zawsze kochałam. Nie no, to chyba to zaczęło się na przykład na początku roku. No. Nie tak bardzo na początku, ale zaczęło się z niej pod koniec roku już. Jakoś powoli wyszło, nie? Poszło. Mm-hmm. I tutaj jestem dziś. I dziś jesteś tutaj. No. I dałeś sobie z tym wszystkim radę. Ale tak jak mówię, to może w twoim przypadku, wiesz, ty masz dopiero 15 lat, 16 już w tym roku, ale może w twoim przypadku to, patrz jak te chomiki gryzą normalnie, no. Może w twoim przypadku to nie była depresja, tylko po prostu przechodziłeś to takie swoje, jakby to powiedzieć, młodzieńcze przejście, wiesz, takie z jednego w drugie, wiesz, no, właśnie. I też swoje miłości i tak dalej, i były rozczarowania, i były pewnego rodzaju, wiesz, smutki, i wiesz, wzloty i upadki, może to było tylko tym spowodowane, że czułeś się może jakiś, nie wiem, ale właśnie, jak się czułeś, że co? Byłeś, aha, no tak, powiedziałeś o tym, że się czujesz jakbyś tonął, a nikt ci nie może pomóc, no ale przecież zawsze mogłeś porozmawiać z nami, prawda? No tak. Czasem rozmawialiśmy, to fakt. Ale jest tak, że nawet rzeczy, które cię przedtem na przykład pocieszały albo coś, na przykład mogą cię wkurzać jeszcze bardziej, tak? No, albo mogą nawet w ogóle nie działać. No rozumiem. Na przykład... Dla mnie, co nie, jak idę do siłowni, to no na zima, co nie, no. Na siłowni, nie wiem, jest takie poczucie, kiedy, że na przykład patrzę w lustro i, jakby to powiedzieć, doceniam, doceniam to, co sam się stworzył, samą własną pracą. Ja jestem z ciebie dumna, powiem ci, że szacunek dla ciebie za to wszystko, co robiłeś przez tyle lat, naprawdę. Powiem ci, że ja, jako twoja mama, byłam z tobą cały czas
i obserwowałam Cię, jak zaczynałeś, jak rodziła się w Tobie ta cała moc, czyli Ty zaczynałeś od podciągania się, tak, lekkiego, potem przyszły pompki, jedno i drugie podciąganie i pompki, brzuszki, i brzuszki, i Ty to robiłeś dzień w dzień, przez te lata całe. To nie było 2 czy 3 miesiące i Ci się znudziło, tylko to już jest, mieszkaliśmy wtedy na Ramsey. No to tam było 2 lata. Na Ramsey było 2 lata, czyli 5 lat. No, już 5 lat. 5 lat. No. Niesamowite. To chodzi o to, że na przykład ja to, żebym robił, nie by tam, kurde, być wielkim albo wszystkiego. No, tylko... Tylko żeby mieć siłę w sobie. No, i wyrzeźbić swoje ciało, prawda? Mieć takie jak sobie marzysz, żeby było, prawda? No, bo wiele osób, takie na przykład jak ja... No. Ja też ćwiczyłam przecież swój pilates przez 6 miesięcy i czułam się naprawdę fantastycznie i czułam się, jakbym mogła fruwać, latać i tak dalej. I robiłam to i miałam tą siłę, żeby to robić. A teraz gdzieś... Też, wiesz, w sumie jestem szczupła, jest fajnie, ale jakoś jest mi ciężko się tak zebrać, ale ja myślę, że to jest po prostu w naszych głowach, bo jeżeli Ty się przełamiesz przez pierwsze 2 tygodnie, żeby zacząć, to wtedy to po prostu już potem idzie, bo już czujesz tą energię w sobie. I to też nie chodzi o to, żeby być szczupłym, czy żeby ten, tylko żeby się czuć wewnętrznie dobrze, prawda? Chyba o to chodzi. Tak, właśnie, kurde, co to było, ty żeś, kurde, powiedział, bo już nie zapomniał. Ale o czym? O ćwiczeniach, żeby się czuć wewnętrznie dobrze, no. Jeżeli się ćwiczy, tak? No. Jeszcze trochę do tyłu? Jeszcze trochę do tyłu. Że nie trzeba być szczupłym, że nie chodzi o to, żeby być szczupłym, tylko żeby mieć energię w środku. No, dobra, już wiem, dobra. No, bo ludzie mówią... To jest prawda, że początki na takie coś są bardzo ciężkie, bo na przykład zaczynasz po pierwszym tygodniu, czy nie, po drugim tygodniu, po trzecim. Nie widzisz takiej różnicy. No nie, nie ma, to fakt. I potem już po pierwszym miesiącu, po pierwszych 2 miesiącach, i potem 3 już wtedy zaczynasz zaczynasz widzieć małe zmiany, co nie? Dokładnie. I jak już na przykład jak już zobaczysz te pierwsze zmiany, to wtedy chcesz więcej. Tak. No. Ja tak naprawdę pierwsze takie właśnie zmiany, jeżeli my trochę zboczyliśmy z tematu, bo o ćwiczeniach, ale to wszystko się łączy ze sobą. Ale jak ćwiczyłam właśnie, zaczęłam ćwiczyć pilates, to moje pierwsze zmiany widziałam, jak pamiętam moment, kiedy dziadek tu był jeszcze wtedy, mieszkaliśmy na Woodlane. No, to pewnie. I ja już 2 miesiące ćwiczyłam i załączyłam sobie jakąś tam muzykę, leciała i poszłam sobie założyć buty na wysokich obcasach. I przyleciałam, stanęłam sobie tam u nas na tym, na ogródku, no nie? Ja w tych na tych obcasach, ja potrafiłam się po prostu zejść do dołu, do góry, na jednej nodze i ja tak patrzę na dziadka, mówię, ty to widzisz? Ty, ja mogę takie rzeczy? Po prostu czułam się, jakbym mogła wszystko, jakbym nie miała po prostu żadnych problemów z nogami, z mięśniami, nic mnie nie bolało, ja sobie mogłam po prostu wszystko. Nie było żadnego, po prostu nic mi nie ograniczało, żadnego bólu, żadnego po prostu, o, bo tam mnie coś szczyka, albo tutaj jakiś mięsień, albo coś. To było właśnie to. A rzeczywiście dopiero pierwsze zmiany, jeżeli chodzi o wygląd, to dopiero jak pojechaliśmy na Chorwację, znaczy ja pojechałam wtedy z babcią, bo ja na Chorwacji też ćwiczyłam dzień w dzień, codziennie wschód słońca, ja pływałam godzinę czasu, potem szłam robić pilates. I widziałam ten moment, pamiętam dokładnie ten moment, jak któregoś poranka robiłam sobie ten pilates, wiadomo, że ja się tam nacierałam tym całym olejem. Ja sobie robię właśnie te swoje takie przykłony, takie wiesz, wyciągnięcie tutaj. No. I ja patrzę na mój brzuch, a ja mam tutaj, takie jak ty masz, takie mięśnie tu w tym miejscu. Taki mięsień był. Jak go teraz nie mam, to są właśnie te boczne. Boczne.
Jezu, jak to pięknie wyglądało, jaka ja byłam, a taka, o kurczę, ale super, naprawdę to ładnie wyglądało, bardzo mi się to podobało, ale ja ćwiczyłam wtedy już 5 miesięcy, czyli trochę trzeba naprawdę się namęczyć, znaczy namęczyć, ja ćwiczyłam w sumie 5 razy w tygodniu, codziennie, przez 5 dni. No, a widzisz, ty robiłaś pilates, na przykład, jeżeli mówimy o wygląd, to... Nie, dla mnie to jest, bo ja to, że, no przyznaję się, dużo razy, że zboczył, co nie, jeśli nie chodzi na siłownię. Czy nie, że zboczył, tylko po prostu, może nie miałeś ochoty akurat, nie? No właśnie, nie miałem takiej motywacji. Motywacji, no, robić, no, no. I czy nie było tak, że trochę bym, co nie, o, wiesz, stracił, jakby to powiedzieć, powera i to wszystko w mięśniach. I wygląd mnie trochę martwił, co nie, na przykład... Moje brzuch i to wszystko, ale po pierwszym dniu, trzech, co nie, to wszystko było tak samo, co nie? Jak było na przykład tydzień albo dwa temu. Dokładnie. Bo na przykład, bo ja to wszystko robię naturalnie, jakby to powiedzieć, ta natura zostaje. I na przykład teraz wiem, że jeżeli pójdę nawet przez trzy dni w rzęd, to będę miał te same wyniki, co miałem kilka tygodni temu, kiedy żebym ostatnio poszedł. Tak, dokładnie, dokładnie. A jeszcze wróćmy do tej depresji, bo chciałabym też zatytułować trochę ten odcinek właśnie ludziom, którzy aktualnie znajdują się w takim stanie. To powiedz mi, co byś mógł, czy w ogóle możesz poradzić komukolwiek właśnie, co zrobić, żeby sobie z tym poradzić? Czy masz coś takiego, co mogłoby komuś pomóc? Tak. Bo wiem, że ty pomagasz ludziom w szkole na przykład, jeżeli ludzie mają problemy. Wiem, że dzieci, które próbują popełniać samobójstwa, jesteś tam i starasz się w jakiś sposób z nimi rozmawiać, tak? Ale to nakręcimy też inny odcinek o tym. No. Jest tak... Jeżeli się znajdujesz w takiej depresji albo coś blisko tego, najważniejsze jest, by tego nie trzymać w sobie dla siebie, jakby to powiedzieć, żeby z kimś porozmawiać. I sam wiem, że rozmawianie do kogoś o tym jest trochę, nie tam, że się boisz albo coś, ale takie dziwne uczucie. Tak, dyskomfort, czujesz taki dyskomfort, bo nie wiesz, co ta osoba o tobie pomyśli, sobie, tak? Właśnie to jest, ja ci jeszcze przerwę. To jest właśnie ta bolączka cywilizacji teraz, że ludzie tak strasznie myślą i boją się tego, co powiedzą inni. Że będą cię obgadywać, że będą cię wytykać, że będą się z ciebie śmiać. I to jest właśnie to, że ludzie nie rozmawiają, nie idą do nikogo i nie mu opowiadają, bo oni się boją krytyki. Boją się tego, że ich się wyśmieje, że ich się wyzwie od, nie wiem, głupków i nie wiadomo czego i wyśle ich się do psychiatrów albo nie wiadomo gdzie. I to jest właśnie ten problem. No dobra, kontynuuj. Czyli dobrze jest po prostu z kimś o tym porozmawiać. I jeżeli coś cię gryzie albo coś, wiesz, że coś cię gryzie, to na przykład to może być najmniejsze coś, że na przykład się pokłócił na przykład z kimś i może być tak, że jak się jakby to powiedzieć, już złożysz razem z tą osobą, to może być tak, że to spowoduje, jakby to powiedzieć, wybuch radości, co nie? I to po prostu kopnie depresję przez żyje, jakby to powiedzieć. No dokładnie. To może być nawet takie małe jak to, co nie? Takie coś, może takie coś spowodować. Dokładnie, że wtedy to, co przyszło do ciebie, ta cała depresja po prostu pójdzie w zapomnienie, bo nagle przeżywasz euforię, przeżywasz takie szczęście, że w sumie to, co było wczoraj i to, co było przez jakiś czas, co cię gnębiło, to po prostu nie ma totalnie sensu, tak? I znaczenia. Ale jest najgorsze, jakby to powiedzieć, scenaria, że wiesz, co mi chodzi. Scenariusze, nie wiem. Tak, dobrze mówisz, scenariusz, tak. Najgorszy scenariusz to może być na przykład jak bliski umrze i wpadasz w depresję. Na przykład
przykład jak jesteś zaszczepialny, nie tylko w szkole na przykład, ale może być tak, że przez bliskich albo nie, przez wszystkich. Mhm. Ale właśnie na przykład jakby ktoś umarł bliski i wpadasz w taką depresję, co nie, i płaczesz non stop, to wszystko, to jest najcięższe, bo na przykład wszyscy mają inne opinie o swoich bliskich. Może być tak, że jeżeli osoba do ciebie przyjdzie, która straciła bliskiego, to może też płaczeć to wszystko, ale może, jakby to powiedzieć, nie przeżywasz to samo, co ty na przykład. No. Bo jest tak, że mogłaś mieć bardzo dobrą relację, jakby to powiedzieć, friendship, nie? Z na przykład dziadkiem albo coś. A druga osoba mogła po prostu z niego widzieć, być z nim, nie to wszystko, ale nie tak bardzo, być tak blisko. No, no, no. I jest tak, że tym bliżej jesteś do kogoś, co nie? No. I wtedy go stracisz, to wtedy jest się załamujesz, najgorzej. Tak? Dokładnie. No jeszcze ja myślę, że to jest najgorsze, na przykład tak jak była ta wasza koleżanka w szkole, prawda? Na przykład, gdzie ona straciła swoją mamę, pojechali na wakacje tam do siebie na Filipiny, tak? Tak, właśnie. I po prostu potrącił ją samochód, jej mamę, i ona tam umarła, tak? Ona wróciła do tej szkoły. Nie, to nie był samochód, to był tir. A tir, przepraszam. No. Ale było tak, że przechodzili to nie przez drogę. I ta moja koleżanka przeszła przez drogę całkowicie. I jej siostra była na środku drogi. A jej mama popchnęła siostrę. I autobus uderzył matkę, jej siostrę. Autobus? Nie autobus, tylko tir. No. No, dokładnie, czyli ona po prostu uratowała swoje dziecko, tak można powiedzieć. I wiesz, i ja uważam, że to też takie dzieci, które straciły kogoś bliskiego, a dalej na przykład chodzą do szkoły, to jest takie, większość przychodzi tak, o Jezu, sorry, ja ci tak współczuję i tak dalej. Ja uważam, że to jest jeszcze gorsze. To jest takie pogłębianie cię w tej całej właśnie tej twojej niby depresji, tym, gdzie jesteś tam na dole, bo nie dosyć, że wszyscy ci o tym przypominają, to jeszcze się pytają, jak to się stało, a co się stało w ogóle. Ja uważam, że w takim momencie to najlepszym wyjściem to było albo po prostu, żebyś na jakiś czas został, nie wiem, odseparowany w sensie takim, że no najpierw musisz przejść ten swój czas, prawda? No. Żeby nie za szybko wracać, bo najpierw, no to jest matka, straciłaś po prostu kogoś, kto był przy tobie, kto cię urodził, kto był przy tobie zawsze, kochał cię i zostajesz nagle sam, tak? I teraz wracając do szkoły zaraz po, to jest takie, że wszyscy się pytają, a co się stało, dzieci tego nie rozumieją też niektóre, prawda? Jest też taka, jakby to powiedzieć, bezczulica, a tym bardziej, że jeżeli wszyscy podchodzą do ciebie, o Jezu, współczuję ci, to tam, ja uważam, że jak ja bym była na miejscu takiego dziecka i bym się wcieliła w tą rolę, to nie chciałabym, żeby tak każdy do mnie przychodził i mówił, Jezu, jak cię współczuję. Nie. Wolałabym, żeby po prostu wszystko było, to by było najlepsze, żeby wszystko było tak, jak było zostawione, dokładnie, że ja przyjeżdżam i jest okej. Okay. Mam na przykład, jeżeli chcę porozmawiać, to sama idę do kogoś i mówię, słuchaj, chciałabym na przykład, nie wiem, przytul mnie. Proszę cię, przytul mnie, bo potrzebuję tego. Chodzi o to, że czasami ludzie nie rozumieją, nie mają takiego w sobie wyrobionego jakiegoś takiego współczucia i takiego zrozumienia. Czasem powinno się zrozumieć tą drugą osobę, że poczuj się, jak ty byś się poczuł i nie rób po prostu szopek, tak? Nie rób cyrku, tylko przez chwilę pomyśl, jak ty byś się czuł i co ty byś zrobił, jak byś chciał być traktowany w takim momencie i wtedy możesz tej osobie po prostu w taki sposób pomóc, tak? Czyli na przykład nie podchodzę do niej, Jezu, jak ja cię współczuję i w ogóle, bo co da takiej dziewczynce, że będzie do niej 1000 osób ze szkoły podchodziło i mówiło, sorry, ja cię współczuję. No nic, tylko jeszcze będzie to bardziej podgłębiać, bo ona będzie, za każdym razem, kiedy powie ktoś, że jej współczuje, to co w jej głowie od razu budzi się, straciłam mamę. I od razu widzi to, co się wydarzyło, tak? Czyli jest to po prostu kolejna trauma, która się, jakby to powiedzieć, niekończąca od trauma. No, ale właśnie tej depresji to wszystko. No. To, ale może być tak, że depresja może być też dla siebie w jakimś sensie dobra. Mhm. Bo na przykład... Ciekawe.
chwalać tę represję i wszystko, to może być tak, że możesz sobie zaczekać. Zaczekać jak... Jakby powiedzieć... Jak głęboko ta depresja w ciebie wejdzie, aż dotknie dna. Tak. I po tym, jak już dna dotknie, to byś wiedział, że nie będzie gorzej niż to, co nie? No tak, dokładnie. Już gorzej być nie może, nie? No. No. Może być tak, że... Takie wzmocnienie trochę ciebie. No, że... Tak. To akurat, to jest akurat mój przykład, bo ja zazwyczaj właśnie używam, jak coś w moim życiu jest nie tak, to używam maski, czyli maska powoduje, że ty się bronisz przed tym wszystkim i pokazujesz wszystkim, że jesteś szczęśliwa, zadowolona, radosna. I mi na przykład sprawia przyjemność, kiedy ja daję ludziom szczęście, tak? Kiedy na przykład, nie wiem, jest naprawdę bardzo źle, że nie wiem, jestem smutna, bo coś się wydarzyło, bo ktoś mnie zasmucił, albo coś mnie zasmuciło, albo coś jest nie tak, albo nie tak, jak sobie chciałam, żeby było. I nagle po prostu, i jestem po prostu taka, nie, już nie będę używać tej maski, będę taka smutna i w ogóle będę taka prawdziwa. I nagle po prostu pojawia się jakiś człowiek na mojej drodze, którego znam, on nagle się na mnie patrzy, uśmiecha, ja nie potrafię. I ja się od razu śmieję, nie potrafię jakoś tak, nie wiem, bo ja wiem, że dając uśmiech i szczęście, uszczęśliwiam tą drugą osobę, tak? którą spotykam. I dzięki temu, że ja ją uszczęśliwiam, ja się robię szczęśliwsza i zapominam w sumie o tym, co tam się wydarzyło, co tam się działo. I w sumie to już nie ma wtedy sensu. Dlatego akurat mnie uszczęśliwia uszczęśliwianie ludzi i to mi pomaga. To mi pomaga to, żeby wiecznie mieć tą energię, żeby wiecznie być taka właśnie pozytywna, aczkolwiek ja już powiedziałam w którymś ze swoich odcinków, że ja nie jestem wiecznie pozytywna. Są momenty takie, że bo ja chciałabym mieć tak, a nie inaczej, a tego nie mam, a chciałam, żeby tak było. I czasem po prostu idę w dół, aczkolwiek już teraz jestem, jakby to powiedzieć, na takim etapie świadomości, że to idzie w dół, ale ja się tym bawię. To jest tak, jak ty mówisz, że to sobie idzie i ja temu pozwalam, żeby to szło. I to idzie i dotyka to dna, jak dzisiejsza nasza rozmowa właśnie z tatą, zanim zaczęliśmy tutaj sobie naszą konwersację, kiedy spojrzałam na jabłka. Bardzo, bardzo miałam ochotę na jabłko. Zaczęłam je jeść, a w połowie stwierdziłam, ale po co ja to w ogóle to jabłko jem? I on stwierdził, że ja mam wahania nastrojów, tak? Ale to właśnie to nie o to chodziło. To jest takie pozwalanie sobie na emocje, tak? To jest pozwalanie sobie na emocje, czyli a niech będzie, niech idzie. No, miałam ochotę na jabłko, zaczęłam je jeść, a po chwili pomyślałam, a po co ja w ogóle jem jabłko? Przecież jest noc. Pozwalam jabłko, nie chcę jabłka i pozwalam sobie na te emocje, tak? I nie obwiniam się i ja się z tego śmieję i to jest to. I słuchajcie, rozmowa, znalezienie kogoś ze znajomych, znalezienie kogoś z bliskich, z rodziny, czy naprawdę no kogokolwiek, z kim można by było porozmawiać. I wiecie co, ja uważam, że to jest takie, żeby się nie poddawać, na przykład, nie wiem, porozmawiasz z pierwszą osobą, powiesz jej parę słów, a ona nagle zaczyna się śmiać albo powie, weź, przestań, odjebało ci, albo coś tam, nie? I uważam, żeby od razu nie myśleć, o kurczę, nie, to ja nikomu więcej nie powiem, bo ta osoba mnie wyśmiała. Nie, trzeba próbować, trzeba walczyć tak samo. A dzięki temu, że próbujesz, że idziesz dalej, że chcesz, to oznacza, że ty już wyrabiasz w sobie taką fajną barierę, taką ochronę przed tym, żeby to się więcej razy nie powtórzyło, bo im bardziej szukasz tej pomocy nawet, to już szukając tej pomocy, idąc do kogoś, żeby z kimś porozmawiać, to już jest wielka odwaga. No. To już jest odwaga, którą masz w sobie, że ty chcesz komuś ujawnić to, co w tobie siedzi. I jeszcze wysłuchać opinii tego człowieka, bo tak naprawdę to ty sam potrafisz sobie pomóc. Wszystkie odpowiedzi są w tobie i ty sam potrafisz sobie pomóc i odpowiedzieć na każde pytanie. A to, że ty idziesz do kogoś, to jest ty decydujesz się na
ocenę tej osoby. I nieważne, czy ta osoba myśli o tobie dobrze czy źle, to ty jesteś, masz w sobie odwagę, żeby iść do tej osoby, opowiedzieć jej to i czekać albo na krytykę, albo na pochwałę, albo na radę, albo na cokolwiek. Czyli jesteś już naprawdę odważny, że się na to zdecydowałeś. No, dobra. Ale jest tak, że nawet... Nawet jeżeli do kogoś przyjdziesz, i może być tak, że nawet komfort, kogoś komfort, co nie do ciebie może takie coś spowolnić i nawet przestać, ale znam, nie że dużo ludzi, ale znam kilku ludzi, którzy jakby to powiedzieć, za dużo tego szukają, jakby to powiedzieć. Bo jest na przykład ty, komfort, to wszystko. I są tacy ludzie, którzy na przykład... Staraj się. Jak nie możesz po polsku, to spróbuj po angielsku, jakoś to przetłumaczymy. Jak czegoś nie możesz opowiedzieć. Jest tak, że na przykład jak się ktoś... W naszej szkole jest tak, że jeżeli ktoś się tnie na przykład tutaj albo coś i na przykład to innym ludziom pokazuje... No, to jest attention, tak? Że chce... Ale właśnie nie tylko attention, ale attention seeker, co nie? Aha. Bo jest tak, że jak ktoś na przykład im da jakąś reakcję do tego, to oni się dobrze o tym czują. Aha, że to robią, tak? No. Rozumiem. I tacy ludzie powinni być... Nie, że... Teraz to byłoby ciężko, bo jeżeli by się takie osoby ignorowały, ignorowały ich, tak, to może być tak, że raz się takie coś naprawdę stanie i... No tak, dokładnie. Dokładnie. Ciężko też tak przewidzieć, prawda? No. Ale jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, to trzeba być otwartym i... Chociaż ja uważam, że ktoś, kto ma poważne problemy i się tnie, to on o tym nie mówi, nie pokazuje i stara się właśnie to ukrywać wtedy, żeby nikt o tym nie wiedział. To jest takie jakby próbował, czy może to zrobić. Próbował właśnie, czy może się posunąć tak, aż tak daleko. Na przykład kilka moich koleżanek, co byli w takiej depresji, czy nie, nawet są w terapii wciąż, to nie dość się na przykład tu udało coś, ale na przykład mówią mi samemu, bo wiedzą, że ja mogę takie rzeczy trzymać w sekrecie, tak? No, tylko za sobą, czy na przykład trzymam się na nogach, czy na przykład tutaj, albo gdzieś, gdzie nie jest na przykład tak widoczne. No ale to zostanie im na całe życie. No. Powtarzasz im to? Próbuję z nimi rozmawiać, nie? Czasami pomagam, czasami nie widzę żadnego efektu, kiedy z nimi rozmawiam. I co one ci wtedy mówią na przykład? Jak one to określają, że dlaczego one to robią? Bo chcą czuć ból, czy po prostu... Na przykład... Jedna, bo no, trzy z moich koleżanek mówi, że oni to robią, bo nie chcą innym ludziom robić ból. Krzywdy, no, krzywdy, nie chcą ludziom sprawiać sprawiać bólu, tak? No, to sprawiają swój ból, żeby tego nie robili innym. Ale bólu, jakiego bólu? Bo to jest też bardzo ważne, czy one nie chcą sprawiać komuś bólu emocjonalnego na przykład, nie chcą kogoś zasmucać, czy bólu w sensie nie chcą im zrobić krzywdy fizycznej? No no właśnie, bo to jest też bardzo takie ważne, nie? Co one mają, bo to może być też jakiś problem emocjonalny, na przykład pokazujący, że coś się dzieje nie tak w ich domu. Może być tak, nie wiem, może być na przykład, mogą być molestowane, mogą to być coś z dzieciństwa, może to być jakaś trauma. I one po prostu próbują wykrzyczeć to
a że nie potrafią na przykład nikogo skrzywdzić, to wolą krzywdzić siebie i żyć z tym, nie dosyć, że bólem, który z tą traumą, która ich spotkała, to jeszcze zadają sobie same ból, tak? Ale widzisz, na przykład ludzie, którzy... Rozmawiałem na przykład o jakichś ludzi, którzy mają problemy o to wszystko. To są tak... To są silnymi ludźmi, bo na przykład nie to, że mają nawet swoje problemy, ale też mają na barkach kurde problemy innych. Mm-hmm. Żeby się martwić tak. O innych ludzi, co nie to wszystko. To też prawda. I na przykład jak ktoś przychodzi przez taką traumę w domu albo coś, mm-hmm. i potem się nie jeszcze to ukrywa, mm-hmm. na przykład cały czas mm-hmm. to wszystko. To jest, są silni w jakimś aspekcie, ale to też nie jest takie dobre na dłuższą metę, nie? Tak żeby... No na, wiesz, mentalnie, okres, no, fizycznie. Dokładnie, dokładnie. No widzisz, i teraz... Wiesz, właśnie to jest fajne, żeby ludzie o tym rozmawiali, żeby ludzie o tym mówili, żeby nie było potem za późno, ponieważ jeżeli jesteś w takim stanie i nie masz pomocy znikąd, nie masz z kim o tym porozmawiać, to niestety potem to kończy się bardzo tragicznie dla takiej osoby i to już jest potem koniec, jest za późno. Dlatego fajnie jest, żeby porozmawiać, a jeżeli ktoś z Was nawet oglądających ma taki problem, to zawsze możecie wejść na Facebooka mojego, Kolorowa Justysia, i zapraszam, proszę bardzo, na Messengerze pisać do mnie. My tutaj z Danielkiem jesteśmy osobami takimi, które trzymają wszystko aż do grobu, także my możemy spokojnie odpowiedzieć na pytania, możemy nawet porozmawiać przez kamerkę, nie ma żadnego problemu, nigdzie tego dalej nie rzucimy, nie będziemy oceniać, nie będziemy jakby to powiedzieć, nie wiem, naśmiewać się czy coś w tym stylu, tylko postaramy się w jakiś sposób pomóc takiej osobie i myślę, że powinno być więcej takich osób, które jakby to powiedzieć, udzielają się i chcą pomóc, pomagać innym, żeby ktoś sobie z takim problemem, znaczy problemem, wiecie, nie są tak naprawdę jakieś tam duże problemy, bo czasem problem rodzi się z niczego i nawet po kilku dniach to my nawet już zapominamy o tym, o co był problem. To już wielokrotnie to przerobiłam, że czasem nawet się człowiek o coś wkurza, a nie wiem, pokłóci się z kimś, a po kilku dniach myślisz sobie, tak w sumie to o co poszło, nie? Także jeżeli masz z czymś jakikolwiek problem i nie możesz sobie poradzić, to zapraszamy. My poradzimy, my porozmawiamy, nie mamy z tym żadnych problemów, posiedzimy, zrobimy jakąś fajną taką pogawędkę, ty sobie zrobisz herbatkę, kawę, czy soczek, czy co tam chcesz, my też posiedzimy i problem będzie rozwiązany, bo nie ma takich problemów, których nie dałoby się rozwiązać. Zawsze każdy problem da radę rozwiązać, jak nie samemu, to w grupie zawsze raźniej i to jeszcze w mądrej grupie, prawda? Ja wam powiem taki dzisiejszy przykład. Nie oglądam mediów, nie oglądam telewizji, bo nie mamy telewizji od wielu lat. I powiem wam, że przez przypadek, kiedy przestałam, na chwileczkę sobie zatrzymałam pisanie mojej książki, bo chciałam trochę odsapnąć, zrobiłam obiad, wróciłam do łóżka. No i nie wiem dlaczego, czasem się tak zdarza, wiadomo, wchodzisz na YouTube'a i wyskakuje ci tam jakiś... no coś tam ci wyskakuje, jakieś tam, wiesz, propozycje, co możesz obejrzeć. No i na pierwszym miejscu jest dziewczyna w jakiejś, nie wiem co to było, fryzjerstwo czy coś tam. Nie, że robią ci metamorfozę. I jest dziewczyna, która jest po prostu, że rozżalona, rozpłakana czy coś w tym stylu, bo jej chcieli ściąć, bo jej ścięli włosy. No i tak weszłam na to. I teraz oglądam ten program, który na pewno jest tak samo wyreżyserowany jak wiele rzeczy w telewizji, prawda? Ale sam fakt tego, że ta biedna dziewczyna dla mnie, która
siedzi tam na tym fotelu. Nieważne, że program jej powiedział, że ty masz zrobić to i tamto. Nieważne, że ona coś tam podpisała. To nie jest ważne. To jest po prostu bzdura i to jest, takimi rzeczami nie należy się nawet przejmować. I dlaczego mówię o tym? Dlatego, że ja, ta dziewczyna naprawdę płakała, była przerażona, była zrozpaczona wręcz, ponieważ oni ścinali jej włosy, których ona nie chciała mieć ściętych. I teraz, dlaczego mnie to poruszyło? Ponieważ ja mam swoje włosy, unikam fryzjerów jak normalnie, nie powiem czego. Każdy jeden fryzjer, u którego byłam, zamiast 1 centymetra ścinał mi 10. Nigdy w życiu nie wyszłam od fryzjera zadowolona i szczęśliwa. I zawsze robili nie tak, jak ja bym tego chciała, ponieważ ja, moje włosy rosną wolno i żebym ja miała zapuszczone włosy, to naprawdę no, trochę czasu mija, więc jak ja bym tam siedziała i ktoś by mi dotknął włosy i powiedział, że będzie mi ścinał włosy, zresztą po pierwsze ja bym się na to nie zgodziła, ale po drugie wiadomo, w przepływie emocji teraz ludzie tak robią, że za pieniądze to, znaczy za pieniądze, no nie o to chodzi, bo ta osoba nie dostała pieniędzy, tylko powiedzieli tam na przykład, że jej zrobią zęby, to tamto i siamto, a resztę to będzie no taki dodatek. I teraz jak muszą być ci ludzie nie mieć emocji, skoro ona siedzi na tym fotelu i ona płacze, że ona nie chce, żebyście mi ścinali więcej na przykład niż tyle włosów. Oni zaczynają ścinać więcej, ona płacze, jest przerażona, jest zrozpaczona, bo włosy to jest jej po prostu to, co ona kocha, ona się z tym czuje dobrze. Ja mam to w dupie, co mają na przykład styliści do powiedzenia, co mnie obchodzą, co mnie to obchodzi, jak oni na to patrzą i czy im się to podoba. Przecież to nie oni będą chodzić w mojej fryzurze, tylko ja będę chodzić, ja będę się czuć z tym dobrze. A na przykład moje włosy, żeby mi odrosły, u mnie rosną włosy centymetr na miesiąc, więc to jest po prostu tak minimalne, że masakra, że ja musiała czekać, nie wiem, 10 lat, żeby te włosy mi odrosły, tak? To jest masakra, więc i oni jeszcze w tym odcinku tam pokazują, że ta prowadząca to jest pokrzywdzoną osobą. I teraz już nawet nie chodzi o ten program, tylko wiesz o co chodzi? O tych wszystkich ludzi, te tysiące komentarzy, które są pod spodem, czytam je i każda osoba mówi o tym, że ta dziewczyna jest nienormalna, po co ona tam poszła, przecież ona się na to zgodziła. Czy naprawdę? I to jest właśnie o to chodzi, że ludzie nie mają uczuć. Ludzie nie mają uczuć. Wy oceniacie, po prostu nie wiem co wy oceniacie. Gdzie są wasze uczucia? Gdzie jest miłość? Gdzie jest współczucie? Gdzie jest zrozumienie tej osoby? A wy jedziecie po niej jak po burej cuce. No po prostu to, ja tego nie rozumiem. Gdzie tu jest logika? I w takim właśnie wypadku, taki człowiek na przykład jak ty, jakby się zdarzyła taka sytuacja naocznie i ty byś widział na przykład, że ta dziewczyna płacze, bo ona nie chce mieć ściętych włosów i nieważne, że to jest program, ja ciebie znając wiem i na przykład, nie wiem, 10 ludzi stoi dookoła i się z niej śmieje i obcinają jej włosy dalej, to ja wiem, że ty byś zareagował, podszedłbyś tam, wybił ich wszystkich i powiedział, no wypierdzielać, nie? Bo taka jest prawda, bo to ty masz się czuć dobrze, a nie to, co ci ktoś narzuca. To ty masz się czuć dobrze w tym, jak wyglądasz, jak chcesz wyglądać. Ktoś może ci podpowiedzieć, ale nie może ci tego narzucać i potem jadą. I wiecie co? Najgorsze to jest to, że na przykład taka osoba potem, nie wiem, wchodzi sobie, patrzy na ten swój program, czyta te wszystkie komentarze i ona się na przykład zabija, bo nie może tego znieść, bo wszyscy przyznają rację tamtym, tym wyreżyserowanym, rozumiecie? Oni są pokrzywdzeni, nie ta dziewczyna, która czuje się źle, bo obcięli jej włosy. To jest masakra. I takim osobom należy pomagać. Nie krytykować, tylko znaleźć się w tej sytuacji. Dobra, no większość ludzi powiedziała, dobra, na przykład nie wszystkie kobiety mają tak, że mają jakąś taką obsesję na punkcie włosów, tak? Jasne, że ona może napisać, no ja bym dała sobie obciąć włosy. Ale wczuj się w tą dziewczynę, która kocha swoje włosy. Spróbuj pokochać przez 5 sekund swoje włosy i wczuć się w jej sytuację. A nie to, jak ty akuratnio, bo ty byś to, albo bo ty byś tamto, ale spróbuj się wczuć w to. I chociaż przez chwilę zobaczyć, jak ona się w tym momencie czuła, a nie jechać po niej. I z tego się potem biorą te wszystkie takie niedomówienia, te wszystkie takie
że się człowiek źle czuje, że depresje i tak dalej, prawda? Bo ludzie nie mają z kim porozmawiać. Jeszcze na dodatek, kiedy mówią, że czegoś nie chcą, bo im się to nie podoba, to ktoś im po prostu mówi, że nie. I że to ty jesteś zła. To jest właśnie to, że jeszcze tobie wmawiają, że to ty zrobiłaś źle. To tak jakby, jak ty wiesz na przykład, że w twojej szkole nie wolno mieć zgolonej głowy, tak? No. I teraz ty o tym wiesz i chcesz się tego trzymać, tak? A na przykład przychodzisz do domu i ja mówię, a zgolisz włosy. Ale ty mówisz, mama, a ja nie mogę. Ja muszę mieć takie włosy, a poza tym lubię takie włosy i lubię, jak sobie na przykład duszy, nie? A poza tym nie można mieć takie. A ja bym powiedziała, a mnie to wali. Skrzywdziłeś moje uczucia. Jesteś moim dzieckiem, masz się mnie słuchać. I golę ci te włosy, rozumiesz? I co? Idziesz do szkoły, wszyscy się z ciebie śmieją, idziesz do tego pokoju tam, nie chodzisz na lekcje, bo jesteś uziemiony, bo masz krótkie włosy, tak? To jest właśnie ranienie twoich uczuć. To chodzi o to, żebyśmy się wszyscy nawzajem rozumieli. O to w tym chodzi. I żebyśmy mieli z kim o tym porozmawiać. No ale widzisz, kurde, w szkole na przykład to takich rzeczach nie uczą, jak... No nie. Na przykład uczą tam, kurde, na przykład matematyki, kurde, tam jakieś dziwne rzeczy, co nie, węgierski, co nie, fizyce, co nie, biologii, to wszystko. Ale nie rozmawiają też o ważnych rzeczach. Na przykład jak sobie radzić z depresją, na przykład z anxiety, nie, to jest takie z tym wszystkim. No. I nie uczą i dlatego nie ma na przykład tyle ludzi, by porozmawiać o tym też. No. Nie ma takiego wsparcia, prawda? A tak to wtedy by się ta więź, no bo to o to właśnie chodzi, no. A to też jest na inny odcinek. To jest właśnie ten system, który programuje nasze umysły tylko w jednym kierunku, bo jakby ludzie gdzieś tam wyżej ustawieni, czy system chciał dla nas dobrze, to by robił, żeby było nam lepiej, żebyśmy się wszyscy nawzajem rozumieli. Czyli w szkołach byłyby, nie wiem, szkoły to byłoby coś pięknego, to byłby jeden wielki, ogromny na przykład budynek, w którym na środku byłoby na przykład, nie wiem, porozwieszane wszystko, co jest możliwe, nie wiem, jakieś artystyczne rzeczy, czy komputerowe, czy cokolwiek, i ty, czy muzyczne, i ty po prostu sobie wchodzisz i sam sobie wybierasz, czym się chcesz zajmować i w czym chcesz się, jakby to powiedzieć, kształcić, tak? Lubisz mechanikę, zajmujesz się mechaniką, od razu to wiesz, i tylko w tym kierunku idziesz, na przykład inne dziecko chciałoby tworzyć, no to idzie sobie tworzyć i nie ma tam żadnych ocen, czyli w szkołach nie powinno być ocen, bo to już się właśnie, to się kreuje od małego, oceniamy innych, już w szkole nas oceniają, więc my oceniamy innych i tak to się właśnie wszystko zaczyna, to jest najgorsze, co może być. Tak jest, że na przykład w szkołach, co nie, na przykład nawet w jakichś pracach, jak jest... Nie, ludzie razem kiedy nie pracują to wszystko, a to jest po prostu przez szkołę. Bo w szkole jesteśmy nauczeni, by jakby to powiedzieć, bić się o oceny. Na przykład mówią, że jeżeli nie bierzesz tyle, co nie, to nie przejdziesz. A na przykład mówią na przykład o college'u, to są tylko kilka miejsc, jest co nie, wszyscy się obiją o miejsca, co nie, ma lepsze ocenie, to wszystko. A fakt jest taki na przykład ze mną, jest, że ja w klasie jestem dobry, co nie, ja w klasie wszystko mogę zrobić. Ale jak na przykład idzie do testu, jestem w jakimś wielkiej hali, kurczę ze wszystkimi albo coś, to wszystko, co miałem w głowie, wylatuje się i nie przychodzi. A to jest no też tak taki, jest... to też jest na to powiedzenie. Dobra, poczekaj. Skończymy ten pierwszy odcinek z tego względu. My sobie jeszcze za chwilę pogadamy. Że ludzie potem widzą, że są za długie filmiki, to my już skończymy z tym, ale to będzie tak jakby pierwszy odcinek i za chwilę będziemy sobie rozmawiać dalej i zrobimy z tego
kolejny odcinek, a tymczasem powiem Wam w tym odcinku, że bardzo Was kocham, że bardzo nam na każdym z Was zależy, że wszyscy jesteście ważni, zajebiści, wspaniali, cudowni, zasługujecie na to, co najlepsze, musicie w siebie wierzyć, znaczy w sumie to Wy nic nie musicie, ale wierzcie w siebie, bo to jest najważniejsze. Nie poddawajcie się opiniom innych ludzi, po prostu miejcie w dupie, co myślą o Was inni ludzie, bo to jest najważniejsze, i brońcie swoich prawd i brońcie siebie samych. A jeżeli macie jakieś pytania, czy macie jakieś problemy, to zapraszamy. Kolorowa Justysia na Facebooku. Proszę bardzo, piszcie. Nie ma sprawy. Odpowiem chętnie, czy Daniel, czy ja, czy możemy porozmawiać, tak jak powiedziałam. I pamiętajcie, że wszyscy jesteście szczęściarzami, wszyscy jesteście wspaniali. Coś jeszcze chcesz dodać? Ja już tam stanę, żeby zastopować na chwilę. Coś jeszcze chcesz dodać? Ty już wszystko powiedziałam, tak? No dobra, dobra, to...